Hej, zapraszam Was dzisiaj na taki luźny film z moją pielęgnacją włosów w listopadzie. To jest fajna tradycja, w ogóle zawsze lubię jakiś właśnie trzymać zapis tego, co stosuję i jak mi się to sprawdzało. Te takie zestawienia są fajną formą, dlatego zapraszam Was serdecznie. Zacznijmy od wcierek. Wykończyłam, wyzerowałam Banfi. Na targach Eko Cuda porozlewałam trochę próbek, ale mniej więcej połowę zużyłam i oczywiście Banfi jak zwykle spoko. Dla mnie to jest najfajniejszy motyw, kiedy używam właśnie połowę opakowania, bo więcej niż połowa mnie zaczyna męczyć zapachem i tak robię, że połowa opakowania i albo połowę komuś tam porozlewam, albo na próbki, albo właśnie zrobię sobie po prostu przerwę. Później po Banfi wjechałam z kolejną węgierską wcierką Herbavita. Recenzję tej wcierki znajdziecie na blogu, bo już o niej pisałam chyba ponad rok temu, w ogóle jeszcze kupiłam ją na Węgrzech jak byłam, więc wtedy na bieżąco pisałam i ona też fajnie pomogła mi, jak w Budapeszcie był smog i miałam straszny stan skóry głowy, strasznie mnie swędziała, pomogła mi ta wcierka bardzo, więc super, no zawsze do niej wracam z przyjemnością i ona zdecydowanie najfajniej przedłuża mi świeżość włosów. W sumie powiedziałabym, że ta wcierka i Garnier Grow Strong to są takie dwa produkty, które mi świetnie przedłużają świeżość. Tutaj mamy trzy koronne składniki: kwas salicylowy, olejek z drzewa herbacianego i piroktonolaminy. One trzy połączone razem działają bardzo, bardzo fajnie przeciwbakteryjnie, przeciwswędzeniowo, przedłużająco świeżość. Dodatkowo zapach jest taki odświeżający, więc czego chcieć więcej od wcierki, która nie ma być typowo na porost, bo Banfi jest typowo na porost, a taką ma być wcierką codzienną i właśnie przedłużającą świeżość. Lubię mieć to poczucie, że te bakterie na skórze głowy są zabijane. Nie to, że mam jakąś taką, wiecie, jest coś takiego, że ludzie mają taką fobię przed bakteriami i różnymi innymi drobnoustrojami. Ja nie mam, ale mimo wszystko daje mi to pewną satysfakcję aplikacja właśnie tej wcierki. Plus jest też taki jak w Jantarze, że mieści się akurat strzykawka w ogóle strzykawka, nie wiem czy widzicie, odnaleziona udało się i można w ten sposób sobie nabrać. Już nie będę nabierać, bo już sobie dzisiaj zaaplikowałam, więc nie będę drugi raz, ale wiecie o co chodzi. Łatwo i ekonomicznie i po prostu za każdym razem zużywacie tyle samo, nic się nie marnuje. W ogóle też mały news. Mam nową wersję Banfi, jeszcze nie ma jej w sklepie, bo jeszcze nie mam jej dużo i jeszcze się trochę zastanawiam nad całym tym konceptem i które wersje Banfi jeszcze sprowadzić, bo są różne. Plus Herbavity, czyli właśnie te inne, te mniejsze węgierskie wcierki, zmieniają składy i opakowania, więc szykujcie się na nowości. Szykujcie się na nowości, o tak właśnie to ujmę. Przechodząc do w ogóle takiego typowego denka, pierwszy raz bym coś takiego robiła, nie wiem, jakoś nie są w moim stylu te denka, ale może się w końcu przekonam, to wyzerowałam w ogóle całkowicie, tu jest jeszcze woda, bo wiecie, ja tak lubię do końca zużyć, więc dolewam trochę wody i zużywam. To jest olej arganowy 100% z Venity. Bardzo go lubię za pompkę, świetnie się tuninguje wszelkie odżywki, wystarczy do porcji na dłoni nawet napsikać jedną porcję i fajnie się to sprawdza, bardzo, bardzo poręczna sprawa. Olej arganowy pachnie jak olej arganowy, charakterystycznie trochę taki, niektórzy opisują, że taki kozi zapach. Mi bardzo odpowiada, ale już też mnie trochę męczył ten olej, bo bardzo go tu dużo, 50 ml w sumie to jest sporo jak na olej, więc męczyłam i w końcu zużyłam. Bardzo mnie to cieszy, bo będę próbować nowy. Możecie mi dać sugestie, jaki otworzyć, bo jeszcze się waham, czy otworzyć żożobę, czy otworzyć wiesiołka, czy otworzyć konopię. I dobra, no sugerujcie mi, co otworzyć, ale ja i tak mam swój typ i już pewnie wiecie, który to. Kolejne prawie że denko, bo tu jest jeszcze rozwodniona ta odżywka. Ecolab balsam, dokładnie mówiąc, wzmacniający do włosów objętość i wzrost. Oczywiście wszystkie te produkty znajdziecie u mnie w sklepie, jeszcze na końcu o tym powiem. U mnie się sprawdził genialnie jako coś do emulgowania olejów. W ogóle jeszcze nie wspomniałam o tym, że pachnie jak wibowit, dosłownie, albo taki plusz rozpuszczalny. Wbrew temu, co jakby opakowanie nie pasuje do zapachu moim zdaniem, ale są fani tego zapachu i specjalnie kupujący dla zapachu wibowitu ten właśnie produkt. No ale okej, okay. Dla mnie trochę ten zapach jest mocny i taki, no wibowit, nie byłam nigdy, jakby no rozumiem, lata 90. też dorastałam w latach 90., ale jakby
to mnie trochę ominęło. Niektóre inne rzeczy mnie nie ominęły, na przykład wiecie, te takie, teraz są modne, te takie na szyję, mam takie coś nawet i znajdę i myślę, że gdzieś w filmie w tym wystąpię. Te takie, wiecie, żyłki, nie wiem jak to się nazywa w ogóle profesjonalnie, ale Vibowi to akurat tak nigdy mi nie podpasowało za bardzo smakowo, wolałam, wiecie, to te takie gumy, żujki takie z apteki. Dam wam gdzieś tu może zdjęcie, bo może nie wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, dla fanów Vibowi to genialne, jeżeli chodzi o skład. Bardzo fajny skład, typowo emolientowy, bardzo porządny. Naprawdę te balsamy bardzo mi się podobają składowo. Zdarzyło mi się nawet mieszać ten balsam z glinką i nakładać jako maseczkę do twarzy. Ja wiem, że jakby zazwyczaj nie popieram tego, żeby na przykład myć skórę głowy płynem do higieny intymnej albo szamponem dla dzieci. Nie jestem fanką tego. Tak do twarzingu mam większy dystans i wykorzystywałam to jako bazę do maseczki na twarz, mieszając to z glinką, sprawdzało się super. Ostatnio w ogóle też sporo glinek testuję, ale nie wiem, czy tutaj mi zdążą wpaść w ten film. W każdym razie tutaj mamy przeróżne oleje, jakie zaraz wam powiem, makadamia, jest żożoba, jest masło shi, które mam też fajne, zaraz wam pokażę też. Ale sprawdził się do emulgowania olejów genialnie, dosłownie jakby myłam nim głowę i jak zużyłam już go trochę, dolewałam wody, mieszałam, bo on jest bardzo gęsty i część osób mogłoby narzekać na wydajność, ale to jest kwestia tego, że trzeba to rozwodnić po prostu i nie zauważyłam, żeby cokolwiek się złego stało. Nie zawsze rozwadnianie kosmetyków jest dobre, bo wtedy rozwadniamy też substancje konserwujące i wtedy termin przydatności będzie krótszy, ale zużyłam go w miesiąc, więc uważam, że jeżeli zużywamy coś w przeciągu miesiąca i koniec, to można to rozwodnić już w opakowaniu. Poza tym rozwodniłam dopiero po zużyciu gdzieś połowy. Jako rozwodniony może być też odżywką bez spłukiwania, powinien się bardzo fajnie sprawić. Nie ma tutaj silikonów, nie ma tutaj oblepiaczy, bardzo, bardzo fajny produkt. I przy średnio długich włosach, moim zdaniem, można by stosować zamiast szamponu, rozwadniać jedną pompkę z wodą i myć tym głowę, bo jest też nieobciążający, ale jednocześnie wygładzający. No, naprawdę jestem zadowolona. Przechodząc dalej do właśnie szamponu, to napisałam wpis, na blogu jest, także zapraszam, tam jest analiza składu i no jest wpis po prostu o tym produkcie, więc nie będę się już rozgadywać, oprócz tego, że bardzo lubię szampony z kwasem salicylowym w składzie, dużo szamponów z apteki dermatologicznych, znacie moje zdanie na ten temat, że to się za bardzo nie ma znaczenia, gdzie się kupuje kosmetyki, tylko jaki jest skład, ale dużo właśnie tych, które są na receptę, ma kwas salicylowy w składzie i nie bez przyczyny moim zdaniem, bo kwas salicylowy, jeżeli tylko nie ma się na niego uczulenia, to jest po prostu we wpisie wypisane, uważajcie, jeżeli macie uczulenie na przykład na aspirynę, jeżeli ją bierzecie, to w ogóle absolutnie nie stosujcie też zewnętrznie produktów z kwasem salicylowym, zabronione, ale jeżeli nie macie uczulenia, to kwas salicylowy w kosmetykach może świetnie wpływać na skórę głowy, bardzo, bardzo pomagać w utrzymaniu jej w dobrej kondycji. A jak z kolei mówiłam i pisałam we wpisach o Vitapilu, zdrowa skóra głowy, zdrowe włosy. To jest po prostu podstawa pielęgnacji, dbania o skórę głowy, więc pamiętajcie też, poprzedni film, masaże skóry głowy, wcierki, jest super. Jeżeli jakby zrozumiecie, że dopiero dbamy o te włosy, które wyrastają i zbierzemy jakby plony swojej pracy, jak te włosy zdrowe i piękne nam wyrosną, bo tych, które już mamy, to tak no, naprawimy, ale myślmy o tych, które będą, to moim zdaniem właśnie to jest to, ten sposób myślenia, który pomaga w utrzymaniu dobrej pielęgnacji i w ciągłym motywowaniu się w zasadzie do dbania o włosy. Także to by było z szamponów. Jeżeli chodzi o maski, proteinowa Shungit. Otworzę dla was, zobaczcie jak to wygląda. Będę pisać recenzję też tych wszystkich produktów na blogu, jeżeli ktoś lubi pisaną wersję i bardziej analizę składu. Maska jest szara. Pachnie, słuchajcie, ludzie, którzy kupili, mi dają relację, że pachnie jak męskie perfumy. W sumie zgadzam się i jest to bardzo fajny zapach, taki, wiecie, nie jest przesłodzony, jest taki dość taki intrygujący, więc mi się podoba. Konsystencja bardzo jest gładka, fajna, też spoko. Dość wydajny produkt, bo to był jedyny produkt proteinowy przez ten miesiąc, jaki używałam. I poszło tak, no mniej niż połowa opakowania, więc spoko. Skład jest fajny, jest keratyna, ale nie jakoś strasznie wysoko i jest też hydrolizowane proteiny pszeniczne. Ja lubię, jeżeli jest więcej rodzajów
Protein, też ten produkt jakby nabiera takiej wielowymiarowości. Jest olej kokosowy, więc oczywiście jeżeli, wiecie, zawsze sprawdzajcie pod tym kątem, jeżeli olej kokosowy Wam puszy, bo jednak dużo produktów ma olej kokosowy w składzie. To warto zawsze sprawdzić i tutaj pod pachą trzymałam, ale myślę, że to nie przeszkadza. Maskę, z kolei emolientową, moja maska tego miesiąca, którą już pokazywałam gdzieś tu chyba w filmach, więc może już im nawet dłużej ją stosuję, jest bardzo wydajna, wbrew pozorom. Moim zdaniem te maski właśnie z Planeta Organika są różne rodzaje, ajurwedyjska, jakaś ta marokańska, toskańska, chyba te najbardziej popularne, ale moim zdaniem ta tajska jest też godna polecenia, zobaczcie, przez cały miesiąc i naprawdę to zużycie nie jest aż takie duże, bo wystarczy odpowiednie nakładanie. Ta maska ma w składzie silikony, więc niedobrze jest nałożyć jej dużo na dłoń i od razu nawalić, że tak powiem, na włosy. To jest niedobre. Lepiej stosować ją tak jak serum, czyli troszeczkę rozetrzeć w dłoniach i od końców stopniowo nakładać. Wtedy zużyjemy mniej i też ta maska zadziała tak jak powinna, czyli te silikony nam ochronią włosy. Jeżeli chodzi o zapach, to już jak byłam w Kielcach, może na Snapchacie to Wam mówiłam, ale nie pamiętam, że weszłam na dworzec i tak myślę sobie, no kurczę, coś ten dworzec tak ładnie pachnie. I tak zaczęłam się, wiecie, byłam trochę zmęczona i tak zaczęłam się zastanawiać w ogóle, jak to jest możliwe, żeby dworzec tak ładnie pachniał, bo to jest no dość niespotykane, prawda? Na dworcu zazwyczaj ten zapach jest taki no nieciekawy. Myślę sobie, no nie, no tutaj zrobili jakiś upgrade, w ogóle coś fantastycznego, że taki ładny zapach na dworcu. A później biorę, jakoś poprawiałam sobie szalik czy coś i tak, wiecie, wołam te włosy, co mi tak naleciały na twarz, bo też oczywiście jestem mądra i zdarza mi się nie związać włosów, to jest oczywiście włosowy grzech, no ale trudno. Wącham te włosy i to jednak nie dworzec w Kielcach tak ładnie pachnie, tylko moje włosy po tej masce. Zapach jest typowo, tam jest to ten liang, czy jak, wiecie o co, ten kwiatek jakiś żółty chyba. Lang, coś takiego. Dobra, to taki mały off-top, ale dobra, to jest luźny film, więc off-top może być. Kalosem, widzicie, dużo osób wymawia to jako kajos, że tak na hiszpańską modłę, tak mi się wydaje. I ja się zawsze zastanawiam, czy jakby, jak do tego podchodzić, czy być takim, wiecie, no takim po prostu gramatycznym nazistą i wymowowym nazistą i rozkminiać to. Jakby dla mnie jest wszystko jedno, kto co wymawia, ale w zasadzie no Kallos jest z Węgier, a na Węgrzech no lily to jest jako ly, tylko problem jest z inną częścią tego słowa, czyli z s na końcu, bo wymawia się s jak esz i jak esz, czy istnieje takie coś jak esz, wymawia się z tego to jako Kallos. Bo w węgierskim wymawia się każdą literę jakby osobno, jeżeli jest podwójne T albo podwójne L, to się to jakby nie akcentuje, tylko wiecie, no słychać to, że to jest podwójne, a sy wymawia się jak szy, czyli jak mamy napisane busz, to jest bus i to jest autobus i tak dalej. No ja się trochę uczę, ale nie chcę tutaj mówić, że jestem jakimś, wiecie, omnibusem, bo węgierski nie jest prosty, ja po prostu lubię takie ciekawostki, często tam jeżdżę, więc fajnie też trochę znać języka. Kallos. Kojarzcie z kaloszem, jak piszecie na telefonie do autokorekta, Kallosa poprawia na kalosza. Więc to już jest taki przedsmak tej prawdziwej wymowy autokorekta w waszym telefonie. I wracając do wymowy, to j w węgierskim wymawia się w, jak słowo się kończy na przykład na ly. I to są ulice w centrum Budapesztu, bardzo znane, na przykład Károly utca, czy tam coś, dalej nie wiem, czy to jest ulica, czy aleja, albo na przykład Király utca, czyli ulica jakby królewska Király i pisze się Király, to ly się wymawia jako i, a dwa ly to jako ly. Także wiecie, taki fun fact na dziś o Kallosie, jak może kiedyś jeszcze czegoś więcej się o nim dowiem, nie kupujcie Kallosów w TK Maxie, bo kosztują 50 zł i tyle. I widzicie, to film z mojej pielęgnacji listopadowej. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że myłam włosy mydłami, które na targach miałam jako próbki, więc oczywiście jak robiłam próbki, to trochę sobie zostawiłam, żeby potestować i testowałam czarne mydło Agafi i różowe Karelia Organika. Zaraz je Wam przyniosę. Dobra, tutaj jest różowa Karelia. Cudowny, przecudowny po prostu zapach malin.
To pachnie jak landrynki. No ogólnie ja się po prostu ślinię na sam zapach, więc zapach jest boski. I powiem wam, że nie obraziłabym się za taki prezent, jakby mi ktoś kupił. Naprawdę fantastyczne mydło do ciała i twarzy. Z mojego testu pH wynika, że jest neutralne, więc do skóry głowy jak najbardziej się nadaje. Jest cudowne, pieni się jak szalone, bo jest stresowe i bardzo, bardzo dobrze się właśnie pieni, więc jeżeli ktoś to lubi, to też na plus. A mydło czarne, agafi, to ziołowe, które tam w środku, to jest fantastyczne, bo w środku można znaleźć liście, kawałki trawy, to jest też słodkie i jest też dzięki temu bardzo, bardzo fajne na prezent. Ma pH lekko zasadowe, więc wiecie, jeżeli ktoś nie przepada na przykład za myciem szamponami dla dzieci i one mu bardzo plączą włosy, to wtedy bym uważała, pomimo tego, że to jest tak osławiony produkt. Jakby to nie znaczy, że to jest produkt dla każdego i tak uniwersalnie i w ogóle, ale jakby nawet wam nie podpasował do włosów, to jest genialne do ciała, zapach jest cudowny też, taki faktycznie lekko ziołowy, ale nie jakiś bardzo mocny, jest po prostu świetny, więc jestem też zadowolona z tego produktu. Czy potraktować to jako łagodny szampon w tym miesiącu dla mnie? No ja nie traktuję tych mydeł jako łagodne, więc w sumie w tym miesiącu mułam tylko mocnymi szamponami. I co? Żyję. Ogólnie moja skóra głowy bardzo to lubi, więc jakby nie bądźmy też takimi faszystami włosowymi, jakby nie każdy musi myć głowę tylko łagodnymi szamponami. I ja tutaj nie jestem wcale żadnym jakby, nie wiem, ewenementem, że mam taką mocną skórę głowy, tylko po prostu te produkty i tak nie są aż tak mocne. Na przykład właśnie te mydła ziołowe, to może to malinowe jest trochę mocniejsze. Ten szampon niby jest jeszcze tam z kwasem salicylowym, ma też polikład 7, który też lekko pomaga, żeby nawilżenie nie uciekało ze skóry głowy, więc wiecie, no nie ma dramatu. I to w ogóle jeszcze oczywiście zawsze przypominam, to nie są mydła. Mydło to zmydlony olej, a to nie jest mydło, tylko szampon, który się nazywa mydło. Więc to też mam nadzieję, że już jest jasne, że wszyscy to pamiętają, ale jeszcze raz powtórzyłam. Więc w sumie to jest wszystko. Tak myślę, czy jeszcze jakieś odżywki? Chyba nie. Szczotka. Właśnie. Dzisiaj mam sprytny plan, żeby pojechać do TK Maxa i wyczaić sobie Jonikę, bo moja szczotka, ta z Pola Michela, o którą ciągle pytacie, jest już po prostu tak zrypana. Ona była bardzo fajna, jakby nie mówię, że to jest jakby jej wina, tylko to jest wina tego, że ja wczesuję odżywkę takimi szczotkami, że ta szczotka czasem ląduje w wannie i ja na przykład zapomnę ją od razu wziąć i wysuszyć. I to nie jest dobre dla drewnianej szczotki, no nie oszukujmy się, jakby to jest moja wina, a nie szczotki, że ona wtedy, no właśnie, dzieje się coś takiego, że trochę jest odrapana. Mi to nie przeszkadza. Dopóki to działa, to jest fajnie. Ale wiadomo, no nie wiem, ja tak zawsze chwalę te Joniki, a wolę coś bardziej dostępnego. Już Jonika jest bardziej dostępna niż ta szczotka, więc ja wam mówię, naprawdę. Jeżeli macie okazję w TK Maxie, to kupujcie i nie będzie ich w moim sklepie, bo ich się nie da dostać, jakby tylko w TK Maxie znajdziecie. Zaraz polecę, zobaczę, czy w TK Maxie jakaś jest, jak jest, to kupię, dam wam znać oczywiście na snapie. Rower tutaj stoi. I jak już ten film jest taki na luzie, to wam powiem, że dostałam boski zegarek od oldoak.pl. Poleciła mi w ogóle Paulina z Białegostoku, pozdrawiam serdecznie i po prostu lepiej się nie dało trafić w mój gust. Ten zegarek jest po prostu świetny i naprawdę, ja się nie będę jarać, od razu ostrzegam, więc jeszcze nie raz się pojawi na stapie na Instagramie czy gdzieś, bo jest po prostu piękny, nie wiem, ja czerpię przyjemność z robienia mu zdjęć i z pokazywania go wam, więc polecam serdecznie zajrzeć chociaż na stronę, zobaczyć jakie piękne ręcznie wykonane, każdy jest inny, bo tu jest kamień, w ogóle, no, super. Także to było to. I jeszcze oczywiście zapraszam, co? Do mojego sklepu. W moim sklepie kupicie z kolei wszystkie te włosowe produkty, które pokazałam i też wiele oczywiście innych. I adres sklepu to jest napieknewlosy.pl. Oczywiście adres znajdziecie w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszam też nawet do pooglądania sobie, bo staram się też systematycznie uzupełniać opisy i składy oczywiście zawsze tam znajdziecie. Jeżeli cokolwiek, jakieś macie pytania, to piszcie. I staram się też stopniowo recenzje moje na bloga wrzucać. I to są oczywiście moje szczere recenzje, więc jakby nie zdziwcie się, że na przykład napiszę coś złego o produkcie, który jest w moim sklepie, bo nie każdy produkt się sprawdził u mnie, prawda? Jakby to nie chodzi o to, żebym sprzedawała tylko te, które tylko u mnie się sprawdzają. Sprzedaję tam te produkty, które moim zdaniem są godne uwagi, mają fajny skład, jakby mają rozsądny stosunek ceny do jakości. Wiecie, o co chodzi? Nie trzeba wydawać grubej kasy, grubych po prostu setek złotych, żeby dobrze dbać o włosy. I mam nadzieję, że to widać w moim sklepie. Nie ma co naprawdę się dawać, że tak powiem, oszukać. Także zapraszam serdecznie na bloga, Instagrama, Snapchata, wszędzie i do sklepu, rzecz jasna.
idą święta, zestawy z Wianka, fajne są na prezent, mam nadzieję, że zdążą dotrzeć. Poczto Polska, modlę się do Ciebie po prostu raz, bądź po prostu na czas. Kończąc z tym optymistycznym akcentem i wezwaniem, życzę Wam co? Wesołych chyba Mikołajek w sumie teraz najbliżej. No i świąt też, ale to jeszcze się będziemy widzieć, więc nie. Ale tak, cieszę się śniegiem, bo pada, jest fajnie. Można wyjść pobiegać, może nagram na nie włosowy, jak biegam, bo mam straszny power, właśnie jak śnieg zaczyna padać, to jest cudowne. Wybaczcie mi, że tak się rozgaduję, no ale nie wiem, jakiś mam taki dobry nastrój, więc mam nadzieję, że Wam się też udzieli, jak będziecie oglądać ten film. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, już tak czasem się nie chce żegnać. Cześć!